To było takie niesamowite dla mnie stwierdzenie, że można być w Kościele, w ogóle Boga nie znać. I właśnie o to chodzi, żebyśmy żyli dla Boga. Moi drodzy, chciałbym rozpocząć takim słowem z Ewangelii Łukasza, bardzo znanym: Duch Pański nade mną, przytom namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Moi kochani, od kilku tygodni w tym zborze zwiastujemy na temat misji, jaką Jezus Chrystus nam polecił. I to dzisiejsze świadectwo na początek jest takim wspaniałym wprowadzeniem, ponieważ ono pokazuje pewną zasadę, że życie tylko może przekazać żywy. Życie rodzi życie. Ogień zapala ogień. Po prostu taka jest zasada. Nie możesz dać czegoś, czego nie masz. Dlatego myślę, że dobrze jest jakiś czas zwiastować, przypominać nam wszystkim, po co tak naprawdę jesteśmy. Biblia mówi, że nie żyjemy sami dla siebie, że żyjemy dla Jezusa, żyjemy dla konkretnego celu. A ten cel został zawarty właśnie w misji, jaką Jezus nam polecił. Mówiliśmy o tym, że Jezus nas posłał ze słowem: idą za cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. To jest nasza misja. I od dnia, kiedy, bracie i siostro, stałeś się Bożym dzieckiem, od dnia, kiedy stałeś się Jego uczniem, to jest Twoja misja. To jest nasza misja. Wy, którzy przyjęliście Chrystusa, czy zanurzyliście się w Niego, zostaliście w Niego przyobleczeni. Jest utożsamienie nas z tą misją. A tydzień temu słyszeliśmy poselstwo na temat tego, jak używać swojego świadectwa, swojej historii spotkania się z Panem Bogiem. Jest to naprawdę niezwykłe, chciałoby się rzec, narzędzie, niezwykła rzecz, jaką Bóg nam dał. Nasza osobista historia spotkania się z Bogiem. To jest najmocniejsza rzecz. Wielu z nas nie pamięta dokładnie, co, gdzie w Biblii było napisane, ale dokładnie pamiętamy, kiedy spotkaliśmy się z Panem Jezusem i co On do nas uczynił, co zmienił, i ta historia ciągle żyje w nas. I byliśmy zachęcani do tego, aby tą historią się dzielić. Natomiast dzisiaj chciałbym poświęcić kilka słów na temat tego, gdzie to robić i w jaki sposób robić to najlepiej. Moi drodzy, kiedy czytamy Ewangelię, praktycznie wszystkie trzy pierwsze rozpoczynają się od pewnego wydarzenia, jakim było powołanie Piotra, apostołów, na uczniów Jezusa. I pamiętacie, z jakiej czynności On ich powołał? Oni byli przy sieciach, byli rybakami. I Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Nie wiem, ilu z was myślało kiedykolwiek, dlaczego Pan Jezus użył akurat obrazu rybaków, obrazu łowienia ryb. Dlaczego nie mówił na przykład o polowaniu? Pójdźcie za mną, a uczynię was myśliwymi ludzi. Myśleliście kiedyś o tym? Dlaczego akurat ryby? Dlaczego akurat rybołówstwo? Ja myślę, że jest ku temu kilka powodów. Chociażby taki, że ci uczniowie byli przecież rybakami. To nie byli myśliwi. To byli rybacy. I Jezus, powołując ich, odwołał się do pewnego ich doświadczenia. Oni byli w temacie, można powiedzieć, rybołówstwa. Ale to, co Jezus zrobił, to całkowicie cel ich służby przemienił. Przemienił ich z rybaków ryb na rybaków ludzi. Wiecie, jaka jest różnica między rybakiem łowiącym ryby, a rybakiem łowiącym ludzi? Zasadnicza. Rybak łowi ryby, żeby je uśmiercić. Na patelni się smaży, zjada i tak dalej. Rybak ludzi łowi martwych, aby ożywić. Wielka różnica. Jesteśmy tymi, którzy mają przynosić życie. A więc kiedy Jezus mówi: uczynię was rybakami ludzi, powiedział: i będziecie łowić martwych, zgubionych ludzi po to, żeby oni otrzymali życie. I to jest dobra zamiana. Z martwego uczynić żywe.
Bo z żywego martwe żaden problem. To każdy potrafi. Ale z martwego żywe. Co więcej, ja wierzę, że właśnie obraz łowienia ryb, obraz rybołówstwa dokładnie, głębiej, lepiej oddaje charakter Boga. Jest to obraz Bożego postępowania z nami. Bo zobaczmy tak króciusieńko, porównajmy polowanie i rybołówstwo, i łowienie. Polowanie ze swojej natury jest bardzo agresywne i konfrontacyjne. Cel jest bardzo prosty, zastrzelić. Jeżeli chodzi o łowienie, ono jest łagodniejsze. Polega na przyciąganiu, na wabieniu. Zauważcie, że zwierzę nie ma wyboru. Zostaje zastrzelone i już. Ryba ma zawsze wybór. Może skorzystać z haczyka czy z tej przynęty, albo też nie. Spróbuj zranić zwierzę, na przykład niedźwiedzia, to wtedy masz ciepło, jak nie masz więcej nabojów. Po prostu ranne zwierzę jest agresywne. Łowienie pozwala kilka razy zarzucać bez żadnych skutków ubocznych sieć. To znaczy, możesz kilka razy do tej samej osoby jakby podejść, tak przenosząc to do służby łowienia ludzi jako ryb dla Bożego Królestwa. Co więcej, myśliwy ma najczęściej jeden pocisk, czy jeden rodzaj pocisku do wszystkiego. I z tej samej pocisku strzela do królika, i do niedźwiedzia, i tam do słonia. Jeden pocisk. Wędkarz ma do wyboru różne rodzaje przynęty. Nie wszystkie ryby biorą na to samo. A więc widzimy, że łowienie jest takim głębszym obrazem. Jest głębszą takim obrazem tego właśnie, jak służba zdobywania ludzi dla Boga może wyglądać. I taka może jeszcze jedna rzecz. Żeby polować, musisz umieć strzelać. Ja kiedyś widziałem na filmiku na YouTube takie próby strzelania z pistoletu. Ludzie się kaleczyli w ten sposób, bo oni wiedzieli, że jest odrzut, bo jest coś. A słuchajcie, do łowienia łowić każdy może. Rzuci wędkę i już. Nie potrzeba specjalnych szkoleń teraz. I teraz będzie kurs wędkarza. Może się przydać, ale każdy to może zrobić. Ja nie umiem łowić ryb, ale kiedyś miałem okazję i taką rybkę sobie od razu złowiłem. Bardzo się cieszyłem, taka gdzieś była. Potem ją wypuściłem. Ale chodzi o co? To każdy może robić. Jesteśmy rybakami ludzi. To znaczy, każdy może to robić. Mamy misję od Jezusa. I On powiedział, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. I chciałbym się właśnie kilka chwil poświęcić na ten temat, gdzie są te nasze łowiska. W jaki sposób my możemy być takimi efektywnymi, dobrymi rybakami, tymi, którzy zdobywają duszę dla Jezusa. W Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w 8 wierszu, czytamy takie znamienne słowa. Myślę, że większość z nas je dobrze zna. Czytamy je. Jezus mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Bracia i siostry, chcę wam zdradzić wspaniałą rzecz, tajemnicę. Naszym stawem, miejscem łowienia jest cały świat. Aleluja! Nie dobrze to brzmi? Super! Ale wiecie co, kiedy tak się temu bliżej przyjrzymy, to jest to też zniechęcające. Jak ja mam teraz łowić cały świat? Mieszkam w Świdnicy, w Polsce, w małym kraju w Europie. Cały świat. I wiesz co, jeżeli na poważnie bierzesz Boże słowa, to posłanie Jezusa idzie za cały świat, to musisz zapytać się, jak to zrobić. Jak to zrobić? Chyba, że Pan Jezus trochę przesadził. Był kaznodzieją, który uczynił figurę retoryczną i mówi, wiecie, chodzi o cały świat, ale tam, mniej więcej cały świat, no. Nie chodzi mi o to tak dokładnie. Czy cały świat, czy pół świata? Jezus mówi cały świat. Ja wierzę, że chyba wiedział, co mówi. Też tak myślicie? A więc pytanie jest takie, co mamy z tym zrobić? Jak ten cały świat teraz zewangelizować i złowić dla Pana Jezusa? Jak zacząć łowić dla Bożego Królestwa? I taka pierwsza bardzo ważna sugestia. Słuchaj, nie jest to zadanie tylko dla jednej osoby.
Amen? To nie znaczy, że Jezus mówi i teraz Darek Suszek musi cały świat przyprowadzić do mnie. To ja dziękuję bardzo. Nawet się nie podejmuję. Cały świat. Nie jest to zadanie dla jednej osoby. Jest to zadanie dla Kościoła, dla społeczności, dla Bożych dzieci, dla chrześcijan. To jest zadanie dla społeczności. Kiedyś słyszałem, ktoś mi opowiadał wizję Heidi Baker. Wizję potężnej sieci. Pamiętasz, co mi mówiłaś. I ona, Heidi Baker, ma potężną służbę. Założyła do tej pory gdzieś 10 tysięcy zborów, może nawet już więcej do tej pory. Pomagają setkom, tysiącom dzieci. I ona miała taką wizję. Bóg im pokazał potężną sieć, która zagarnia ryby z całego świata. I w pierwszej chwili Heidi pomyślała, mówi, o, to jest moja służba. Wspaniała służba, która jest taka potężna. I Pan jej powiedział, nie, to nie jest twoja służba. To jest moja sieć, a twoja służba to jest jedno oczko w tej sieci. Co to znaczy? Sieć pańską tworzą tysiące kościołów, społeczności Bożych dzieci i każde oczko w tej sieci jest ważne. Jeżeli braknie nas w tym miejscu, w którym mamy być, to będzie dziura i tą dziurą uciekną ryby. A chcę powiedzieć, zbawienie nie jest tylko dla grubych ryb, które się nie przecisną przez taką małą dziurkę. Dla wszystkich ryb i rybeczek. Amen? Bo wolą Bożą jest to, aby wszyscy byli zbawieni. Wszyscy. I grube ryby, i malutkie ryby. I płotki. Niech będzie płotki. Jakkolwiek. Zobacz, nasze miejsce jest ważne. Nasze zadanie jest ważne. Musimy po prostu robić swoje. Tam, gdzie jesteśmy. Dzisiaj to słyszeliśmy też świadectwie brata Andrzeja. A więc pierwsza rzecz, aby robić swoje dla Bożego Królestwa w swoim obdarowaniu, zasięgu, to najpierw musisz odkryć, dokąd twój wpływ sięga. Mówiąc tak obrazowo, gdzie jest twój staw, który masz łowić. A więc zastanów się, gdzie Bóg cię umieścił. I moi drodzy, naszym pierwszym miejscem odpowiedzialności są ludzie, z którymi mamy relacje. To jest miejsce naszego docierania z Ewangelią. Mnie bardzo irytuje piosenka Majki Jeżowskiej, bo wszystkie dzieci nasze są. Sasza, Barbara i John. No i pośpiewała sobie pioseneczkę i super. Ja mam pytanie, a jak kochać dzieci w Ameryce? A jak kochać w Australii, w Brazylii, czy gdziekolwiek indziej, jeżeli nie kochasz tych obok siebie? Czy to jest utopia jakaś? My tak lubimy się modlić, Panie Boże, i zbaw cały świat, alleluja. Niech wszyscy Cię poznają na całym świecie. Amen. I jesteśmy zadowoleni, usatysfakcjonowani, modliłem się o cały świat. Ja wiem, czy o to chodzi, takie modlić się o cały świat? I Panie, rozwiąż wszystkie problemy tego świata. I widzisz, jakie mam wielkie serce, bo się modlę o wszystkie problemy wszystkich ludzi, jakie 7 miliardów. Ogarniasz to? Że to jest utopia. Zacznij kochać bliźniego swego. To znaczy kogoś koło ciebie. Od tego zacznij. I ta sieć będzie tworzyła oczka. Ty kochasz swoich bliźnich, ja swoich, on swoich, te swoich. I ta sieć rośnie. Kościoły robią swoje, sieć rośnie. Nie jesteśmy siecią. Jesteśmy w sieci. Amen? Jesteśmy jej częścią. A więc pomyśl, z kim Bóg cię łączy. Była taka historia w Nowym Testamencie. Ktoś mi powiedział, że ja ciągle zarzucam sieć. Kabelkiem. Jest taka historia w Nowym Testamencie, która mówi o pewnym wydarzeniu, kiedy Jezus uzdrowił pewnego człowieka. I rzekł mu tak, Ewangelia Marka 5:19. Idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak nad tobą się zmiłował. Gdzie Jezus przekierował tego człowieka? I teraz pójdź na cały świat. Kup sobie łódkę, popłyń do Brazylii, Ameryki Południowej i Północnej i tam mi powiedz. A człowiek mówi, Panie, a są takie w ogóle kontynenty? Ja myślałem, że tylko to się kończy tak gdzieś koło Hiszpanii w tamtych czasach. Nikt nie wiedział, że jeszcze jest Ameryka, że jest Australia. Jezus mówi, idź do swoich.
do swego domu. Powiedz im, co ja dla Ciebie uczyniłem. Tu jest początek pójścia na ten cały świat. A więc pomyśl o swoich krewnych, znajomych, przyjaciołach, jakichś bliskich osobach, może ludziach z pracy, może jakichś sąsiadach. Pomyśl o tym, więc raz Duch Święty położy Ci jakieś osoby na sercu, którym mógłbyś powiedzieć, co Jezus Ci uczynił. Niekoniecznie w jakim kościele jesteś, ale co Jezus Tobie uczynił. Jak zmienił Twoje życie. Po drugie, jak już odkryjesz swój staw i swój zasięg, zacznij myśleć troszeczkę jak ryba w Twoim stawie. O tym napisał trochę inaczej Paweł Apostoł, Koryntian 1, 9, 20-23. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. I nieraz w tym fragmencie kładziemy akcent na Żydów i słabych i wszystkich. Ale akcent jest, aby pozyskać. Aby pozyskać, aby zdobyć tych ludzi dla Jezusa. Muszę mieć cel, dla którego coś robię. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. A więc zacznij myśleć o sprawach, które łączą Cię z tymi ludźmi, w których jest jakaś wspólna płaszczyzna, jakieś doświadczenia, jakieś zainteresowania, może jakieś potrzeby, może jakieś inne powiązania. Chodzi o to, żeby do tych ludzi się zbliżyć. Żeby nie mieć gdzieś tej etykietki jakiegoś dziwnego człowieka z dziwnego kościoła o dziwnych poglądach. My niesiemy Jezusa, który kocha ludzi. Amen? To zawsze było dla mnie i jest wielką inspiracją i zagadką. Jak tak święty człowiek, jaki był Jezus Chrystus, doskonały Boży Syn bez grzechu, jak On to robił, że bratał się z tymi grzesznikami, celnikami tak bardzo, że nazywali Go przyjacielem pijaków i celników. A mimo to nigdy się nie zwrócił ich grzechem, a z tego grzechu ich wyciągał. Jak często ręce Kościoła są tak sterylnie czyste, że brudnego się w ogóle nie dotykają. Pomyślmy o tym. Jezus dotykał chorych ludzi. Dotykał trędowatych. I się nie zaraził. O, bo był Bogiem, nie mógł się zarazić. Nie mógł umrzeć na chorobę trądu, bo musiał umrzeć na krzyżu. No dobra. Dotykał tych ludzi. Bo co przekazywał? Przekazywał dotyk miłości Boga. My jesteśmy dzisiaj Jego rękami. Nie po to, żeby dzielić, odpychać, segregować, ale żeby przyciągać. Na tym polega łowienie. Na przyciąganiu. A więc dobrze jest, abyś sobie określił własny plan działania, własny plan dzielenia się Ewangelią. I zauważ taką jeszcze jedną rzecz, zanim powiem kilka sugestii, jak to robić, jak taki dobry plan stworzyć. Taka jedna rzecz. Zachęcam każdego z nas do planowania swojego czasu. Jesteśmy się tak zajęci, że jeżeli sobie coś konkretnie nie oznaczymy w naszym kalendarzu, to najprawdopodobniej to się nigdy nie wydarzy. W naszej społeczności spotykam się z dwoma rodzajami ludzi. Czy może inaczej, rozmawiam z dwoma rodzajami ludzi. Z tymi, którzy ze mną się umawiają na godzinę i na czas, wtedy zawsze się spotykamy. I z tymi, którzy mówią, pastorze, pogadajmy kiedyś. Ja mówię, dobrze, pogadajmy kiedyś. I powiem co? Nigdy z nimi nie rozmawiam. Bo zawsze jest to kiedyś. A ktoś powiedział, droga kiedyś czy później prowadzi do miasta nigdy. Jak się ze mną mówi, że chciałbym z tobą spotkać się kiedyś i porozmawiać, amen, ja też. Spotkamy się za rok, za dwa, za trzy. Ale jeżeli mówisz, bracie, chcę spotkać z tobą się we wtorek, o godzinie 11, 12, 1, przychodź, będę na ciebie czekał. Amen. I tak samo jest z planowaniem spotkań z ludźmi niewierzącymi. Nie spotyka się z nimi kiedyś. I kiedyś im powiem Ewangelię. I kiedyś się spotkamy na grillu. Kiedyś sobie pogadamy. No to sobie gadajcie to kiedyś.
Umów się na konkretny dzień, zapisz godzinę, dzień i spotkaj się i wszystko. Nie na kiedyś, na konkretny czas. Zauważ, że jeżeli tego nie zrobimy, nie określimy konkretów, nic się nie wydarzy. Bo zawsze nam coś wyskoczy i wypadnie i zawsze coś będzie pod górkę. Tak to się składa, że nasze relacje, nasze przyjaźnie nie są przypadkowe, ale są zamierzone. Tego przypadkowi nie zostawiamy. A zauważyliście, że jest taka tendencja, że im dłużej jesteśmy w chrześcijaństwie, ludźmi wierzącymi, to tym bardziej nasz krąg osób spoza Kościół, spoza ludzi zbawionych zawęża się. I potem im dłużej mamy tylko samych przyjaciół i kolegów w Kościele, z Kościoła. Ale nie mamy się zamykać, tylko mamy wychodzić. Mamy łowić. A nie cieszyć się, że w naszej sieci już miejsca nie ma. Już jest fajnie i wystarczająco i okej. A więc w jaki sposób stworzyć taki dobry plan do tego, aby dzielić się Ewangelią? Musi to być zamierzone. Chcę to czynić. Jezus mówi, pójście za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Nie po to, żebyście mieli napisy rybak ludzi, tylko po to, żebyście byli rybakami ludzi. Co się brat mówi? Nie po to, żebyście byli tylko w Kościele, ale żebyście byli moją światłością w tym Kościele. Niesamowite, że można być w uwielbieniu, można... Co tam brat jeszcze robił? Uwielbiał, robił wszystko w Kościele i Boga w ogóle nie znał i było okej. Aż w końcu się musiał nawrócić, nawrócony człowiek, żeby być naprawdę nawrócony. Niesamowite. Ja wierzę w to, że to nie było przypadkowe tutaj to świadectwo, ponieważ dzisiaj Duch Święty chce powiedzieć Tobie to samo. Mi nie zależy na to, żebyś siedział w tej ławce. Ja chcę, żebyś dla mnie żył. Amen? Ławki nas nie zbawiają. To, że sobie zamieniłeś ławkę na taką obijaną z takiej drewnianej tam, o niczym jeszcze nie świadczy i niczego nie prowadzi. My zamieniamy życie na życie. Życie martwe bez Boga na życie z Bogiem. Amen? I tu jest nasze zbawienie, a nie w budynku, w murach czy na ławkach. Czy na nazwach. A więc dobry plan. Chcę to robić w sposób świadomy. A więc pierwsze pytanie jest takie, kogo w moim otoczeniu mam z ludzi niezbawionych? Komu bym mógł powiedzieć Ewangelię? Kogo Bóg umieścił w moim życiu? I proszę, nie myśl teraz cały świat. Dobra? Nawet nie myśl cała Świdnica. Nawet nie myśl Zawiszów, czy osiedle Młodych, czy Zarzecze. Nie myśl tak. Pomyśl o jednej, dwóch osobach. Tyle na początek wystarczy. Jak tu nas jest 100 osób, każdy da swoje dwie, to mamy już... Ile? 200 więcej, tak? To już trochę jest. A więc nie bądź zbawicielem świata, jeden naprawdę wystarczy. Okej? To jest Pan Jezus. Nikt go nie zastąpi. Pomyśl o jednej osobie, której możesz jego tam zanieść. A więc pierwsza rzecz, jakie to osoby są? I jeżeli teraz Duch Święty kogoś Tobie kładzie na sercu, proszę zapisz sobie to imię i nazwisko i do tego wróć po tym kazaniu. Żeby nie było tak, że kazanie skończyło się na kiwaniu. Takie pieski były kiedyś, pamiętacie? Modne w samochodach. Z tyłu siedziały tak. Jak nieraz głoszę kazanie, tak właśnie się czuję. Sam nie wiem, czy mi tak już się kiwa, to wszystko samo coś. Kazanie nie jest do kiwania. Jest do wykonywania. Amen? Bo tak naprawdę sami siebie wykiwamy. Co ja mówię? Ludzie, kochani. Jaki był pierwszy punkt? Znajdź jedną, dwie osoby. I zacznij się o nich modlić. Konkretnie tą osobę. Zacznij nosić ją w swoim sercu. Po to, żeby Bóg mógł ją przyciągnąć do siebie. Aby była coraz bliżej Niego. O to, aby Jego oczy się otwierały. Aby to Bóg robił. Aby Duch Święty dotykał Jego serca podatnym na słowo Ewangelii. Módl się o to, żeby był czas sposobny do tego, aby podzielić się z Nim swoim świadectwem. Niech da Ci Bóg mądrość, jak masz to powiedzieć i co masz powiedzieć. Niech to będzie od początku do końca pod Jego ochroną, pod Jego prowadzeniem. Duch ożywia. Duch ożywia. I też niech Duch Święty użyje tych słów, które wypowiesz.
Wielokrotnie tego doświadczyłem w swoim życiu, kiedy mówiłem rzeczy, które wydawały mi się takie zupełnie prozaiczne, a one dotykały serca człowieka bardzo głęboko, aż do łez. Ale to nie moje słowa, to że Duch Święty je ożywił i dotknął tego serca. A więc rób w ten sposób. Trzecia rzecz. Warto jest, kiedy już o kogoś modlisz się, z kimś chodzisz w swoim sercu, pomyśl, w jaki sposób okazać mu swoją troskę. To znaczy, zbliż się do niego. Zaprzyjaźnij się z tym człowiekiem. Staj się jego takim przyjacielem. Wysłuchaj go. Nieraz w tym naszym zapale głoszenia Ewangelii ludzie do nas coś mówią, a my słuchamy tylko po to, żeby czekać, aż my skończą, żeby coś im powiedzieć. A to nie o to chodzi, żeby on skończył, żebyś ty coś powiedział. Tu chodzi o wysłuchanie. Kiedy otworzy serce, Duch Święty pokaże ci, o co się możesz modlić. Dlatego dobrze jest zapraszać takich ludzi do siebie do domu. Naszym celem, bracia i siostry, nie jest rekrutacja do Bożego Królestwa. Naszym celem jest zbawianie ludzi. A to różnica. Amen? Tak właśnie jest. Tak właśnie jest. Chcę im służyć, a nie rekrutować. A więc kochaj tych ludzi. Aż pewnego dnia ktoś się może zapyta z tych osób, po co ty to w ogóle robisz? I wtedy otwiera się możliwość, żeby coś więcej powiedzieć. Na to, aby się z nimi podzielić. Swoją radością, swoim pokojem. Niech ludzie znają nas jako ludzi pozytywnych, radosnych. Swoim świadectwem, aby powiedzieć, co Bóg uczynił w twoim życiu. Sam tego nie lubię i to nie jest mój styl, aby komukolwiek narzucać dobrą nowinę. I słuchaj, teraz musisz mu wierzyć. Jezus mówi, jeżeli chcesz, to pójdź za mną. Nie chcesz, to nie chcesz, to nie idź. Ja ciebie kocham. Chcesz, to pójdź za mną. Nie musimy wciskać Ewangelii, bo ona jest warta przyjęcia, a nie wciskania. Amen? To jest ta różnica. Dobrze jest też zaufać, że w tym wszystkim działa Bóg. Zobacz, jeżeli to jest cały czas w modlitwie, modli się o tych ludzi, oddajesz to Jezusowi, to Duch Święty przychodzi z przekonaniem i przekonuje sam o grzechu, o sprawiedliwości, o Bożym sądzie, o Bożej miłości, o Bożym usprawiedliwieniu. On sam przekonuje człowieka. I Biblia mówi, że Duch Święty przenika w głębokości ducha ludzkiego. I jeżeli On dotyka serca, to my tylko możemy spokojnie stać z boku i z tego się cieszyć. Jesteśmy Jego narzędziami. Dobrze jest też wykorzystywać sytuacje kryzysowe w życiu ludzi, aby pokazać, że Bóg jest Bogiem kochającym. Że Bóg pomimo różnych trudności jest Bogiem tym samym. Bogiem, który jest przy nas. Sytuacje kryzysowe otwierają człowieka na to, że bardzo wyraźnie widzi, jak bardzo potrzebuje Boga. Chcę takim się podzielić świadectwem. Właśnie takie sytuacje, gdzie Bóg mógł mnie użyć w sytuacji kryzysowej w życiu jednego człowieka, to jest mój wujek. Całkiem niedawno, właściwie w tamtym piątek, zmarł jego syn. Miał 48 lat, zginął w wypadku samochodowym. To był jedyny syn tego małżeństwa. Jego rodzice są w wieku już podeszłym, dobrze po 70. Ta informacja po prostu ścięła ich z nóg. Ich syn zmarł. Zginął tragicznie. Wujek powiedział, że on sobie już przygotował grobowiec i myślał, że on tam pierwszy spocznie, ale tam jest najpierw jego syn pochowany. Dramat w tej rodzinie. I czułem od początku, że muszę tam pojechać. I powiem wam, że zacząłem się o to modlić. Bardzo tak mocno w środę rano, kiedy była wspólna nasza modlitwa tutaj kościoła, o godzinie 6 rano modliłem się. Duch Święty powiedział mi, co mam mu powiedzieć. I pokazał mi taką rzecz. Mówi, powiedz mu, że jedynie ja go rozumiem. Ponieważ ja też straciłem swojego jedynego syna. Ja to wziąłem do serca słowo. Bardzo mocno. I pojechałem na ten pogrzeb. I wyobraźcie sobie, tam była bardzo przygnębiająca, smutna atmosfera. Płacz, dzieci zostawione bez ojca, ci dziadkowie, czyli jego rodzice. I podchodzę do tego mojego wujka
I on to, co zrobił pierwszy, to wstał i mówi: Darek, nie ma Boga. Darek, nie ma Boga. I powiem wam, gdyby Duch Święty nie przygotował wcześniej, to by mnie zatkało. Nie miałem szans powiedzieć w ciągu kilku sekund czegoś na zasadzie przeciwwagi. Ale ja byłem przygotowany w Duchu Świętym na to. I powiedziałem: wujek, ja wiem, że cierpisz. I chcę ci powiedzieć, że Bóg ciebie dokładnie rozumie, bo on też stracił swojego syna. Wiecie, co się stało? Ten człowiek, tak jakby coś na niego stało wylane. Tak jakby był taki napięty i zły, tak to wszystko nagle z niego zeszło. Widzialnie zeszło z niego. Siadł na krzesełku i tak siedział. Rozumiesz to? Kiedy mówimy słowa życia, one dotykają głębi serca. Tak właśnie jest. I ja wierzę, że coś wydarzyło się w tym dniu, w jego życiu. Daję mu swój numer telefonu, daję mu Biblię. Czekam teraz i modlę się o niego. I wierzę, że to Duch Święty zapoczątkuje dzieło w sercach naszych i on je doprowadza do końca. Amen? My tylko jesteśmy narzędziami. A więc nie bój się, jeżeli ludzie cierpią. Cierpienie jest częścią tego świata, tego systemu, skutkiem grzechu i przechodzimy cierpienia. Ale my mamy Ewangelię, która pozwala je przechodzić. Amen? Jezus jest zgodnie z nami. Nie bój się takiej sytuacji. Nie siebie samych musimy. Ale Jezus, który jest mocą Bożą i Bożą miłością. I on wprowadza zmiany. I takich świadectw jest naprawdę wiele. Dlatego też w tym poselstwie tak ważne jest, żebyśmy się skupiali na rzeczach najważniejszych. Naszym celem jest przyprowadzić osobę do poznania Jezusa Chrystusa. Do tego, by doświadczyła Jego miłości. To jest cel numer jeden. Nie inne rzeczy. I dopiero na końcu tego łańcucha dobrze jest, aby zaproponować ludziom modlitwę o przyjęcie Jezusa, a na samym końcu powiedzieć: słuchaj, mamy takie fajne społeczności w Kościele, przyjdź, może się zbudować. Ale widzimy, że to jest pewien cały taki jakby proces do tego, żeby ta osoba zapragnęła być z Bogiem. Kończąc, moi kochani, jesteśmy powołani na rybaków ludzi. Jezus powiedział: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Jezus przybył na ziemię z niezwykłą misją. Misją pojednania każdego człowieka z Bogiem. I my mamy w tym udział. Jest to nasza osobista misja. Nasze życie, nasza historia naszego życia jest tego dowodem i świadectwem. Dlatego zachęcam, używaj tego jak najmocniej, jak najczęściej. To jest twoje wyposażenie, twój oręż duchowej walki. Mów, jak Bóg zmienił twoje życie. A to znaczy, że może zmienić życie każdego innego człowieka. Amen? Dlatego zacznij działać celowo. Jeżeli masz się na sercu jakąś osobę, zaraz będzie modlitwa, proszę cię, pomódl się o nią i pomódl się o możliwości, aby móc stanąć przy niej, być koło niej, aby był taki czas, kiedy powiesz jej Ewangelię, kiedy powiesz jej o Jezusie Chrystusie. A więc stwórz swój taki własny plan łowienia serca Bożego Królestwa. Nasz cel jest niezwykły. Łowimy martwych, aby ożywić. Nie ma nic piękniejszego, jak pewnego dnia przed Panem staniemy z pełnymi rękami ludzi zbawionych dzięki temu, że tylko byliśmy Jemu posłuszni. Amen? Wstańmy do modlitwy. Halleluja. Halleluja. Drogi Panie Jezu, ja tak modlę się teraz o to,